Dzień dobry, halo, kolejny dzień testowania artefaktów, tudzież tutaj addonów, jak to woli, wynocha mi z tą kamerą, to już nie jest potrzebne. Dobra, w ogóle zobaczcie, jaką sobie piękną sofę tutaj sprawiłem, ale to jest dzisiaj nieważne. Ważne jest to, że znowu ta ciężarówka tutaj stoi u Sego, trzeba ją jakoś, myślę, że ładnie umalować na dzisiaj. Dobra, pink, nie, to jest kiepski pomysł, to też jest bardzo kiepski pomysł. Dobra, co by tutaj zrobić? Może na przykład... O, dobra, wiem, mam pewien plan i pomysł. Nie, to jest kiepski pomysł. Blut. Dobra, po prostu zamalujemy go. O, nikt nie widział tej ciężarówki. Nikt o niczym nie wie. Proszę bardzo, to jest moja druga ciężarówka. Dobra, może niekoniecznie jeszcze moja druga. Proszę bardzo, zamalowujemy tutaj wszystko. Benz. Dobra, a jeszcze tutaj strefa... O nie, tego nie mogę zamalować. Dobra, to jest nieprawda, na to nie patrzcie. Żeby to ukryć, to użyjemy na przykład, powiedzmy, lista obiektów. Co my tutaj mamy ciekawego? Musimy to czymś zakryć, koniecznie. Koniecznie. Postaciami może nie, może nie za bardzo, ale na przykład kurczę, sam nie wiem czym. Builder, kurczę, to się za długo wczytuje. Dobra, nieważne. O, mamy, dobra, mamy propy jakieś fajne. Zakryjmy to na przykład, powiedzmy, no niech będzie traktorem. Ej, gdzie jest ten? A dobra, to jest ten traktor. Halo. Proszę bardzo. To jest moja strefa testowa. Dokładnie. Dobra, dzisiaj musimy sobie wejść w kopię. Będziemy sobie testować najpopularniejsze rzeczy, które tutaj są. Zacznijmy w sumie od początku. Fake Metro Cop. Okej. Zaraz zobaczymy, co to jest w ogóle. Jak widzicie, no klasycznie miniatury się nie wczytują. Halo, rozmieść. Aha, to nawet nie działa, szczerze mówiąc. To zadziała? O, dobra, już wszystko działa, okej. To ma opóźnienie jakieś. Dobra, to jest Fake Metro Cop. I on stanowi dekorację i jeżeli... Co, możemy coś na F zrobić? Aha, nie, możemy go tylko poświetlić. To jest jakiś... A, okej, to jest jakiś ziomek, który jest tylko dekoracją. Nawet go nie możemy załatwić. No, w porządku. To on tutaj posłuży za niewolnika w naszej ciężarówce. Wynocha. Dobra. To nic ciekawego nie było. Lecimy dalej. Destructable pickup track, no moc. No zaraz zobaczymy, czy to jest rzeczywiście coś fajnego. O kurde, dobra. Dobra, mamy pojazd. Pojazd typu ciekawy. Ej, czy ja mogę tutaj otworzyć? Chyba go zepsuliśmy tak trochę. No ale nic, jesteśmy w środku. Teraz czy to jeździ? O, jeździ, dobra, nice. Coś tam... Coś jeździ, ale to nie jest chyba najbezpieczniejszy samochód na tym świecie, tak mi się wydaje. Zobaczymy, może uda nam się zrobić tutaj kółeczko... To nieźle. Kółeczko wokół naszej pięknej jakże mapy. Dobra, tak to wygląda. O kurde! No... Cóż mogę powiedzieć? No, nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, wynocha. No, trochę się rozpadł ten nasz tutaj wóz, ale możemy jeszcze raz w sumie go odpalić, tylko że z kamerką. Dobra, wóz. Proszę bardzo. Ojejoj, dobra, on się rozpadł już przy respieniu, to nie wygląda zbyt dobrze. Dobra, kamera śledząca by się przydała. Sprawia, że kamera jest nieruchoma? Nie, nie chcemy. Dobra, kamera śledząca. A gdzie ją puściłem? Dobra, tutaj. Dobrze jest? Dobrze jest. GPS dobrze jest. Dobra, teraz przydałoby się wejść do środka. Jesteśmy w środku. Proszę bardzo. I co, jedziemy? Dobra, pomału, pomału, bo kamera nie nadąża. Proszę bardzo. No, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najbezpieczniejszy wóz na świecie, ale jeździ się tym całkiem przyjemnie, tak szczerze mówiąc. To jest takie... Ojojoj. Co się tutaj popsuło. To jest takie, bym powiedział, typu do przyjęcia. Dobra, mamy kolejny piękny artefakt, kolejny piękny addon. Destructable Mercedes, to nieźle. Dobra, Benz. O, aż się serwer zwiesił, dobra. Mamy kolejny pojazd, jest to Mercedes.
Nie byłoby nic z tym dziwnego, gdyby nie fakt, że jak zrespiłem tego Mercedesa, to mam chyba z 5 klatek na grze. Ale sprawdźmy, co to się święci. Dobra, to jest chyba tego samego autora, z tego co widzę. Czekajcie, czy mogę tutaj wejść w ogóle? Dobra, mogę wejść. Kamerę chyba mam cały czas tę samą. Kamera śledząca. Ej, nie działa, dobra. Cofnąłem chyba tę kamerę. W ogóle jestem też gałganem, bo wlazłem na miejsce pasażera, więc pokczampik dla mnie. Jezu, strasznie te pojazdy, czekajcie, strasznie one mi tutaj serwerek zmulają. Nie, one nie są jakoś za bardzo zoptymalizowane chyba. Mam takie wrażenie. Ej, Jezu, widzieliście? Przez chwilę zniknął mi z kamery. Dobra, no niestety musimy tutaj lekko go uszkodzić, ale tylko lekko. Halo, otwierać, policja. O, dobra. Działa, działa. Dobra, jedziemy tym. No co mogę powiedzieć? Jeździ się identycznie jak poprzednim. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Dobra, wychodzę stąd. Nie chcę tych Mercedesów, tylko serwery mi lagują. Dobra, Generic Landing Craft 2, Electric, coś tam. Electric Boom chyba, nie wiem, tak rozkminiam. Nie chcę Mercedesa rozmieść. Dobra, sterujemy tutaj plusem i minusem, jeżeli chodzi o rampy. Postaram się zapamiętać. Dobra, co my tutaj mamy? To jest taki airship chyba, że tak powiem. Dobra, do tego eksperymentu, jakże tutaj zacnego, potrzebujemy ochotnika. Proponuję na przykład kogoś ciekawego typu. Nie wiem, kogo mam tutaj ciekawego. Dobra, już wiem kto. Pana tego tutaj lepiej nie. Creeper Girl? To niezła Creeper Girl. Mewtwo będzie naszym tutaj asystentem. Siema, gościu. Mam nadzieję, że jesteś przyjaźnie nastawiony do tego eksperymentu. Czy ja mogę w ogóle NPC-ta przywiązać liną do tego? Dobra, nieważne. Ważne jest to, że jesteśmy sobie tutaj. Nie, może ja na tym krzesełku powinienem zasiąść. Czekajcie. Albo mam jeszcze lepszy pomysł. Kamera. Kamera. Dobra, kamera. Jaki będzie widok z tego? Dobra, powiedzmy, że w miarę spoko. I teraz tak, numpadem plus i minus się odpala rzekomo liny. Dobra, numlock odpalony, ale dobra, tutaj coś działa. I nic poza tym. Halo, czemu to nie działa? Ja się pytam. Nie, może trzeba. Czekajcie, może trzeba. Okej, w sumie to miałoby sens, żeby każdy siedział i każdy odpalał swoją tam, ale to chyba tak nie działa. Nie, no generalnie albo ja coś źle robię, albo to nie działa. Ale słuchajcie, nic straconego. Ja to naprawię. Naprawię te wideo. Naprawimy w ten sposób, że puścimy tutaj naszego Mewtwo, tam gdzie jego miejsce, czyli daleko w kosmos. Dobra, długość liny, siła. Dobra, lecimy. Każdą z tych tutaj turbinek. Jak czy to w ogóle poleci, o to jest pytanie. No tak średnio bym powiedział. Czekajcie, może to trzeba odfrizować. O, właśnie. No i poleciało, ale Mewtwo został. No nic, trudno. Jakiś taki się wydaje być całkiem przyjazny. Dobra, nic, damy mu. Czemu mi się cat food pokazało? Dobra, masz to jedzenie dla kota, proszę, to dla ciebie. Bo Andrzej nie zjadł ostatnio. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Mamy ruski bar, okej, to jest ciekawe. Polski addon. To niezły polski addon. Właśnie, czy ja chyba nie cofnąłem, dlatego tak lakczy. Dobra, musimy cofnąć te wszystkie baloniki. Dobra, ruski bar teraz. Uwaga, uwaga. Ravenholm, spoko. Siema, co to jest za lalka? What the hell? Czy możemy ją podnieść? Ojej, odfrizowałem wszystkie obiekty. To był błąd. To był serio błąd. Dobra, siema. Co my tutaj mamy? Mamy budkę telefoniczną, z której nie możemy skorzystać. Mamy radyjko. Mamy kaktusa. Co to jest w ogóle? Dobre pytanie. Mamy. Oho! Co my tu mamy? Dobra, nieważne. To zdjęcie jest też przepiękne. Nie wiem, co ktoś miał w głowie tworząc to, ale no, nieźle musiał mieć w głowie. Dobra, zatrudnimy pracownika tutaj w tym ruskim barze. Siema, gościu. O, proszę bardzo.
Tak wygląda ruski bar klasyczny. Zrobimy oczywiście craft z tego ruskiego baru, jak się możecie tutaj domyślać. Za pomocą tego jakże pięknego RPGa. Uwaga, uwaga. No i płonie. Ojej, oj, no coś kiepski ten... O nie! Dobra, będziemy bohaterami. Uratujemy cię, gościu. Uciekaj stąd. Ja ci pomogę, nie martw się. O kurde. Dobra, chyba ci jednak nie pomogę. Halo, gościu. Dobra, mnie tu przeżył. Jesteśmy uratowani. Dobra. Sprzątamy tutaj. Co my jeszcze mamy ciekawego? Flying Yacht. Nie chcę Flying Yachta. To nic ciekawego. To wygląda całkiem ciekawie. W pełni funkcjonowany czołg. FFT. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to działa w ogóle. W ogóle ostatnio te wszystkie obiekty działają. Często na tych starych artefaktach nie działały te obiekty. A tutaj wszystko działa. Dobra. Co my tutaj mamy? Musieliśmy... R, żeby odfrizować. Dobra, odfrizowaliśmy. Zgadza się. Ojeju! Dobra, wiem już jak to działa. Tylko nie wiem, którym... Ojejku! Ej, to jest kozackie! Tylko nie wiem, którym strzeliłem w tym problem główny. Sprawdźmy to jeszcze raz. Numpad 3. Dobrze mówię? Nie wiem, wciskam wszystkie numpady i nie działa, nieważne. Czekajcie. Numpad 1. Dobra, muszę tutaj aż klawiaturę wyciągnąć, co nie? O, numpad 1. Ej, nie działa, zepsuła się ta rakietka. Ale główienko. Nie no, tak się nie bawimy. Tak się nie robi. Aż mi się muzyka skończyła. Z wrażenia chyba. Dobra. Nie, tak to nie działa na pewno. Ej, fajna była ta rakietka do momentu, jak już nie chcę strzelać, nie wiem. Halo, proszę działać, a może teraz? A mi się nie zdziwił, jakby nagle tutaj tak, wiecie, wystrzeliła. Chyba, że nie wiem, może tylko na raz strzela. Nie mam pojęcia, ale fajna rakieta, co nie? Jak chcecie popróbować, to możecie sobie sprawdzić w domu. Dobra, Security Station, good place for cops, very useful RP staff. No zobaczymy, czy to jest takie przyjazne dla policjantów. Rzekomo to się nadaje do RP. Co to jest? Okej. No to rzeczywiście się nadaje do RP, bo tutaj nic ciekawego nie ma. No zrobione fajnie, no nie? Myślę, że można jakiegoś policjanta tutaj zatrudnić. Na przykład Mewtwo. No w ogóle jest Mewtwo zwykły, Mewtwo enemy i Mewtwo medic. Ej, zrobimy wojnę Mewtwo. Zobaczymy, który wygra. No wygląda to ciekawie. Ale ten ma tutaj malutki handicap, bo generalnie, wiecie, no, on później zaczął. Dobra, dobro zawsze zwycięża, gin. Dobra, więc tak to wyglądało. O kurde. O nie, Mewtwo. Dobra, jak on jakiś zmęczony. Dobra, ja idę tutaj do piwni. Odpoczywać sobie. A tymczasem dzięki tutaj za uwagę, jeżeli chodzi o kolejny tutaj luźny odcineczek testowania donów. Kolejny już wkrótce za 20 lat, więc trzymajcie się. Halo, dobra, ja idę tutaj do pokoju z blue screenem, raczej green screenem, przepraszam. Idę spać. Czekajcie, sofa jakaś. Idę spać. Kurde, nie będzie sofy. Ale będzie na przykład, powiedzmy... O, jest łóżko nawet, dobra. Idę spać. Elo, cześć, pompa.